Baranowice. Tu mieszka Gipley. Pewnego dnia razem z Noob Playem udają się do nawiedzonego zamku, aby nakręcić film. Odkrywają tam straszne koło fortuny, przed którym jest napisane nie kręć tym kołem fortuny. Jak myślisz, co zrobią nasi bohaterowie? Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 16 tysięcy kciuków. Jest to bardzo dużo, ale wierzę w Was i mam nadzieję, że dacie radę, także zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay i słuchajcie, przyjechał ostatnio do mnie na weekend mój kuzyn Nuplay. Przywitaj się Nuplay, siemaneczko. Siemanko, siemanko. Ogólnie rzecz biorąc, postanowiłem zorganizować mu jakąś atrakcję i przyjechaliśmy właśnie tutaj, słuchajcie, to są opuszczone ruiny, gdzie podobno mają miejsca, normalnie rzeczy takie, jak to się mówi, Nuplay, ty to dobrze mówiłeś. Nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi, dokładnie tak. Paranormalne zjawiska i postanowiliśmy, że się dzisiaj tutaj udamy. Już jak widzicie, tam słońce zachodzi, także niedługo będzie ciemno. Mam tutaj kamerę, wziąłem jeszcze na wszelki wypadek 200 i słuchajcie, myślę, że dzisiaj będzie hardkorowo, także ogólnie jeśli film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę, jeśli nam kibicujecie. Ogólnie jeśli jeszcze tego nie robicie i Wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Już niedługo wbijamy 1 700 000 subów i wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety. A jak ty, Nuplay, jesteś już gotowy ogólnie? Tak. Nasze eksplorowanie. Okej, okay, tak, no to zapraszam cię. No, mam nadzieję, że nie narobisz portki, że nie będziesz mieć pełnych spodni, bo tu naprawdę może być strasznie. Tu mogą być duchy, mogą być różne, słuchaj, potwory. Ja się nie boję. Jest jakaś tabliczka. Nie wchodzić, grozi, zawalajem. Ale to chyba już nieaktualne, mi się zdaje, Nuplay. To jest nieaktualne. Oni to, wiesz, zrobili dobrze. Zatem mi się wydaje, że się naprawił na pewno. To na pewno się nie zawali. To już stoi tutaj 100 tysięcy lat, także nie mam mowy akurat, że w tym momencie się zawali. Dokładnie. Także może kulturalnie poczekaj, Nuplay. Na początku puk, puk, może ktoś tam mieszka, nie wiem, może jacyś bezdomni. Słuchaj, kulturalnie jakbyśmy chcieli wejść, nikt nie otwiera, dobra, to możemy wejść. Czekaj, ja biorę w kamerę, ty. Muszę ci przyznać, że naprawdę tutaj w ogóle jest bardzo zadbane, wiesz co, nie ma tu żadnych śmieci. Zobacz, nawet się pali tutaj ogień w kominku, widziałeś, jakby ktoś tutaj mieszkał, dziwne, nie? To jest straszne, słuchaj, to jest straszne, ja się zaczęłam trochę bać, ale damy sobie radę, nie? Ty, czekaj, Nuplay, w ogóle coś tam zobaczyłem, no pewnie, że damy sobie radę na luzie. Jesteś ze mną, także nie masz się czego bać. Patrz, tam tak jakby w ogóle jest koło fortuny. I co? Tam na dole w ogóle złoty blok jakiś jest. Ej, ja tam coś widzę w ogóle. Idziemy zobaczyć normalnie, Nuplay, co tam jest? Dawaj. Jasne, ja nie mogę, kurczę, dawno nie grałem w koło fortuny. Także ciekawa sytuacja. Nawet bym pograł, szczerze ci powiem, wiesz? A ty lubisz tą gierkę? No ja też, ale to jest trochę podejrzane, że tutaj w tym opuszczonym miejscu jest koło fortuny. Nie uważasz? No, z jednej strony podejrzane. Ej! Ja nie mogę, tam widzę Siren Head'a. Nuplay, widzisz? Ja nie mogę. O, co on tutaj robi? Ej, tam jest więcej postaci. Ej, to oni się chyba nie ruszają. Nuplay, to są chyba kukiełki jakieś. Ogólnie widzowie, ja nie mogę, widzicie to, co się dzieje? Jeszcze tutaj takie pytanko, jeśli chcecie więcej odcinków z Nuplayem, dajcie znać w komentarzu. A my się skradamy tutaj, Nuplay. Czy tobie się wydaje, że to są prawdziwe moby, czy to są po prostu kukły ich, co? Co ty myślisz? Wyglądają mega realnie, przecież normalnie jakby tam stali, ale... Patrzcie, tutaj mamy karton kata, normalnie jakiegoś wampira. Patrz, jeden chyba uciekł. Ej, rzeczywiście, jeden uciekł, to jest bardzo podejrzane. Ja cię kręcę. Ej, czekaj, tu są jakieś tabliczki. Poczekaj, Nuplay, nie kręć tym kołem fortuny. Jest straszne, tutaj jest na dole taka schowana wiadomość, że to koło fortuny jest straszne. Chwila, tutaj jest skrzynka, jest tu jakieś strzały i normalnie aż kusi, żeby tym zakręcić. Poczekaj, no chyba, że chcesz wygrać 64 diamenty. Wtedy zacznij zabawę, jak wylosujesz wszystkie kolory, to postaw tego diamenta na złotym bloku. Powodzenia! Ty, czyli Antek, wychodzi na to, że wystarczy wylosować te wszystkie kolory, następnie położyć diament na górze, tam chyba na tym bloku złota i się dostaje normalnie stack diaksów. Co ty na to? Ja cię, no fajnie, ja chciałabym diamenty, ale patrz, normalnie za tobą pojawi się nagle ten rzuty miejscu klany. Co jest grane? Co? Ej, kurczę, tak, to może on żyje, może to nie są kukły. Ej, przepraszam, panie klaunie, czy pan żyje? Ej,
No normalnie nie reaguje. O, to jest Herobrine. Patrzcie, co tu jeszcze jest. Normalnie straszny księżyc. Laleczka Szaki, przecież to są wszystkie postacie z moich koszmarów. Wampir, Siren Head to już w ogóle po prostu przesadził. I to jest po prostu postać z Piły, z tego filmu Piła. Ja nie mogę, Antek. Ryzykujemy i kręcimy tym kołem fortuny? Czy lepiej sobie odpuszczamy i wracamy do domu, co? Wiesz co, ja nie wiem. Ale dobra, może spróbuj, może nie wiem. Może to się okaże, że to nie będzie jakieś, wiesz... Dobra, czekaj, ja tu biorę łuk, strzałę i po prostu męska decyzja, podejmujemy męską decyzję. Tak. Antek, uważaj, żeby oni ci nic nie zrobili. Podejmujemy męską decyzję i zakręcimy tym kołem fortuny, zobaczymy, czy coś się stanie. Także podejmujemy po prostu wyzwanie, okej? Okay. Słuchaj, wylosowałem ciemny niebieski, czyli Siren Heada wylosowałem. Czy on ożył, czy coś się wydarzyło, Antek? Coś się zmieniło? Czekaj. Panie Siren Head, czy halo, czy pan żyje? Ej, nic się nie stało, Antek! Może po prostu wystarczy wylosować każdy kolor, słuchaj, i już po sprawie, ja dalej losuję, słuchaj! To jest jakaś prosta sprawa! Nie trafiłem, słuchaj, kolejny raz, uwaga! Teraz mi się udało! Pomarańczowy, Antek! Nuplej, znaczy się, co ty tu robisz? Ty z nim... Patrz, on się rusza! Zaczął się ruszać! Tak, widziałem, podniósł się! Ty, ja wylosowałem w ogóle chyba kartę kata! Nie, biegnij za tobą! O nie, ja nie mogę! Słuchaj, zwiewamy! Klaun ożył, ja nie mogę, ja wylosowałem, słuchajcie, Cartoon Cata i Siren Heada, a normalnie widzieliście, tak, o, chwila, zagubiłem się, dobra, szybko uciekamy stąd, tutaj naprawdę mają miejsce dziwne rzeczy, paranormalne, szczerze powiedziawszy, to zastanawiam się, czy nie wracać teraz do domu, o nie, Siren Head, o, co on tu robi, ej, zostaw mnie, Siren Headzie, nie, słyszę jego syreny, za te kamosze, nie będę cię słuchał, dobra, tutaj może się schowamy, o nie, on mnie chce zahipnotyzować, zostaw mnie, wychodź, dobra, szybko. Wychodź, będziesz moim podwładnym, słyszę. Nie, wychodź, i tak szybko. Naprawdę nie boję się twoich syren, ma zatkane uszy i w ogóle nie słucham tego. Dobra, zamkniemy się tutaj, słuchajcie. On tutaj chyba nie wejdzie, jest za wysoki, nie przeskoczy tutaj. Patrzcie, w ogóle tu są jakieś ruiny, co my odkryliśmy? Tutaj są jakieś skrzynki. Patrzcie, mikstury na widzenie podczas ciemności, po zmroku. Także weźmiemy dla siebie i na Nuplaya. Słuchajcie, ja się zastanawiam, przecież Klaun walczył z Nuplayem. Co jak mu się coś stało? Co jak mu się jakaś krzywda stanie? Musimy się przygotować. Znalazłem tutaj dwa mieczyki, słuchajcie, tu są też jakieś skrzynki. Jest tutaj coś w ogóle w środku. Chwila, tutaj otwieram, no nie chcę tego, skrzynkę. Nie no, jestem mega roztrzęsiony. Tutaj jest ciasto, jak coś to będziemy mogli zjeść. Ale wiecie co? Zaczynam się martwić o mojego kuzyna, przecież Nuplayowi grozi teraz niebez... O! Nuplay tutaj! Słuchaj, co ci się stało? Wszystko w porządku? Spotkałam Cartoon Cata i był mega groźny, bił mnie i w ogóle ja cię... Ale akcja, słuchaj... A ja Siren Heada, wiesz co, Antek? Serio? Znaczy, ja cię mylę cały czas z Antkiem, przecież ty jesteś Nuplay. Słuchaj, ogólnie rzecz biorąc, wiesz co, masz tutaj mieczyk, ja widziałem tutaj Siren Heada, wylosowałem akurat te dwie postacie. Słuchaj, musimy coś wymyślić, jakiś podstęp czy coś na nich, masz jakiś pomysł? No właśnie nie mam pomysłu, słuchaj, ja tylko biegam, on za mną biegł i w ogóle chciał mnie od razu... No, arbuzy! Nie, co chcę... Słuchaj, wiesz co, a co gdybyśmy na przykład ich jakoś skłócili? No? Ja bym porozmawiał na przykład z Siren Headem, ty z Cartoon Catem i na przykład wkręcili, że oni o sobie źle mówią i wiesz co, i by sami po prostu się wybili, zaatakowali, myślisz, co ty na to? To jest fajny pomysł, ale myślisz, że oni na to pójdą? Są aż tacy, no nie, no nie wiem, nie myślą aż słuchaj, tak bardzo, albo ryzykujemy, albo wracamy do domu, co robimy? Okej, dobra, ryzykujemy, to ja idę szukać Cartoon i postaram się powiedzieć mu, że ten Siren Head się chce z nim zmierzyć, no dobra? Dobra, ja się tutaj rozejrzę. W sumie Siren Head przecież ma bardzo wysoką głowę, czyli teoretycznie powinniśmy móc go zobaczyć tutaj z wysokości. Wystarczyłoby zobaczyć jego syrenę, tyle że musimy uważać, bo on oczywiście potrafi hipnotyzować. Czy ja mam tutaj jakiś blok? Nie, niestety nie mam. Ale mam za to łuk i strzały. Słuchajcie, dobra, przeskoczymy tutaj na drzewo Hobsa i po prostu rozejrzymy się tutaj. Z korony drzew moglibyśmy może coś zobaczyć. Ej, jest tam! Siren Headzie, proszę, daj mi chwilę, nie hipnotyzuj mnie, dobrze? Zawalcz teraz ze mną. Nie chcę z tobą walczyć. Słuchaj, chciałbym podkablować Cartoon Cata, który tak naprawdę obgadywał cię. Mówił, że jesteś brzydalem, że w ogóle nie potrafisz się bić i że nie umiesz go zahipnotyzować, słuchaj. On normalnie tutaj się gdzieś kręci w okolicy i normalnie ja bym na twoim miejscu, wiesz co, mu coś odpowiedział albo mu coś zrobił, wiesz? Serio tak mówisz? Tak. Ja miałem go za kolegę. Nawet razem napadaliśmy na bezbronnych ludzi. O nie, teraz to normalnie... Ty, Cartoon Cat, czy ty normalnie gadałeś o mnie coś? Tak, gadałeś o mnie coś? Gadał Lecimy o z tobą. Tobie, tak.
Słuchajcie, Loman, ja atakujcie pokażę. Się pięknie, ja tu wam pomogę ci, Cyberheadzie, pomogę ci. Tak, właśnie dobra. Tak, widzisz, dobra. Wygrałem normalnie, teraz, wygrałeś, teraz czas na ciebie. Co, tak. Pora na mnie? Tak, tak. No to słuchaj, ja cię tutaj policzę z tobą, nie mogę cię trafić, jakie ty masz nogi jakieś niewidzialne. Ja cię kręcę, czy ja sobie z tobą poradzę? Dawaj, nie chodź tutaj. Nie sobie ze mną, nie poradzi, nawet mnie nie uderzysz, tak? Słuchaj. No to boom, słuchaj, złoku cię normalnie, jest. Udało mi się go pokonać, Zuku, uhu, pokonałem Cyberheada i nie pomogła mu hipnoza. Słuchajcie, udało mi się po prostu wymyślić patent, gdzie oni się skłócili i teraz mogę szybko iść wylosować następne kolorki, ale naprawdę, naprawdę robi się tutaj strasznie. Słuchajcie, dwie zmory tutaj już były wylosowane, teraz czas na kolejny kolor, zobaczymy co się uda wylosować, także losujemy i słuchajcie, mamy jasnozielony, to jest w ogóle Herobrine. O nie, wylosowałem Herobrine'a. Słuchajcie, a to źle znaczy, bo Herobrine to jest przecież straszna postać. Ja chyba sobie w ogóle, nie wiem, czy sobie sam z tym poradzę. No play. Wylosowałem bez ciebie Herobrine'a, rozumiesz? Wylosowałem go, ja się teraz boję. Nie wiem, co mam robić. Gramy w ogóle? Ja się boję, słuchajcie, ja chcę wracać normalnie do domu. Widziałem Cartoon Cata, widziałem Cyberheada też, bo widziałem. Ale oni zostali pokonani, słuchaj, pokonałem. Ale ja się boję. No. Jeszcze, a w ogóle co wylosowałem? No teraz wylosowałem, słuchaj, Herobrine'a i tak naprawdę może w każdej chwili teraz nas zaskoczyć. Nie wiem, jak chcesz, Antek, to możesz wracać do domu, wiesz co? Ja teoretycznie, słuchaj... A jak ciebie pokona? Wiesz, jak jest Herobrine, no ma różne moce. A normalnie weźmie i to bum, normalnie i od razu ciebie pokona. Nie, no wiesz co, w sumie, rzeczywiście, Herobrine to jest straszna postać. Choć może wracajmy, co? Może to nie jest dobry pomysł. Może przygotujmy się lepiej. Tak, to koło fortuny to nie był w ogóle chyba dobry pomysł. Więc co, ja myślę, że możemy wsiadać, zawracamy i wracamy prosto do domu, żeby już po prostu mieć spokój. Także słuchaj, dawaj, lecimy. O nie! Herobrine! Przecież on tutaj jest! Na wiedzie on potrafi latać! No play! Uciekajmy! Szybko. Ja nie mogę! Nie damy rady przecież z nim sobie! Uważaj, on cię goni, on potrafi latać! Ja nie mogę! Nie. Zostaw szybko. No playa, Herobrine jeden! Ja dawaj, zwiewamy! Szybko! Dobra! Dawaj, chowaj się, szybko! Uciekajmy, bo on ma super mocy! Dawaj, no play! Chowamy się! Okej, czekaj, tutaj coś jest w ogóle! Podziemna jakaś skrzynia! Ej, patrz! Ty, telefon! Może zadzwonimy po pomoc, co? Tak, trzymaj! Tak, dokładnie, o nie! No. Wpadł do wody, no play! Czemu go nie złapałeś? O nie, przemógł teraz! O nie! Ja, to była nasza ostatnia deska ratunku! Ty nie masz swojego telefonu, nie wziąłeś? No przecież mówiłem ci, że jestem na prawie, bo też wrzuciłem go do normalnie zmywarki. Słuchaj, no play, tutaj jest tak. W ogóle miecz, który zamraża co? I miecz ognia, może ja bym zamroził tego Herobrine'a, a ty byś go podpalił i jakoś byśmy sobie z nim razem poradzili, co ty na to? No dobra, ale myślisz, że to w ogóle zadziała? No słuchaj, jest opcja, że jak go uderzę tym mieczem, to po prostu go unieruchomimy i nie będzie mógł się ruszać, nie? I tak naprawdę ty go później podpalisz i to będzie takie kombo, czekaj, gdzie tutaj są te drzwi? Wiesz, ja się bardzo boję, ale musimy po prostu stawić czoła tym mobom, bo widzisz, Herobrine, o nie, on tutaj jest, zamrażam go, dobra, zamroziłem go teraz. Dawaj, podpal go, czekaj, szybko musimy wejść Dirta, wejść tutaj na górę, szybko, no play, podsadzaj się. Lecimy, dawaj. Żeby, do samej góry, on teraz jest zamrożony, musisz go wykorzystać. Podpalającym, no play, nad głową, weź nad głową jeszcze mu blok, żeby, dobra, już jest nad głową, dawaj no play, jesteś kozakiem, dasz sobie radę. I pięknie, ja nie mogę, nie wierzę, pokonałeś Herobrine'a, no play, gratulacje, ty byłeś taki odważny na tyle. Słuchaj, to chyba już nie jestem noobem, co? Teraz jesteś prawdziwym wojownikiem, Nuplay. Naprawdę, serio, jesteś kozakiem. Chodź, może słuchaj, nie poddawajmy się, jak już nam tak dobrze idzie w duecie, to może wygramy ten stack diaksów i po prostu damy radę. Zostały nam w sumie jeszcze tylko 5 kolorków, tak? Dobrze liczę? Dokładnie, dobrze liczysz. Ja myślę, że to będzie spoko. Szybko to dam radę ogarnąć. Wiesz co, jest też opcja, żeby po prostu wylosować te wszystkie kolory i tak naprawdę te moby byśmy musieli wszystkie naraz pokonać. Myślisz, że to by był dobry plan? Tak, jasne, lecisz, słuchaj. No nie wiem, jak słuchaj. Uważasz? Patrz, wylosowałem teraz różowy, czyli ogólnie co to jest? No nie, laleczka to Chucky. Jest laleczka. No nie, wiesz co, słuchaj, niby niepozorna laleczka, ale tak naprawdę może nam stawić, wiesz co, duży opór. Może byśmy zrobili jakąś kryjówkę tutaj, bazę, gdzieś się schowali, co? Tak, właśnie.
właśnie o tym samym pomyślałam. Tutaj na przykład jest fajne miejsce, zrób tę bazę, a ja może przeszukam tamtą jeszcze jedną ruinę, może tam będą jakieś bronie, co ty myślisz? Dobra, co? Dobra, ja tutaj dobra, zobaczę. Słuchajcie, moglibyśmy tutaj zrobić na górze w ogóle w świetne miejsce na bazę. I tak naprawdę, jakby jakiś mob tutaj chciał wejść, mamy kontrolę, z góry możemy ich spychać i tutaj w sumie jest świetne miejsce na kryjówkę. Weźmiemy tutaj, jest jakaś skrzynka, patrzcie, mamy też jeszcze łuki i strzały, szkoda, że jakieś niewykokszony łuk z jakimś dobrym punchem, ale mamy TNT, słuchajcie, i w sumie mam dobry pomysł, jakby na przykład tutaj jakiś mobek przyszedł, słuchajcie, przygotujemy sobie, przygotuję TNT, jak ktoś tutaj by po prostu przyszedł, to po prostu bym spuścił mu na głowę TNT, jedno za drugim i po prostu mam nadzieję, że to by był świetny pomysł na obronę, musimy się... Co tam? Ladyczko Chucky, czego chcesz ode mnie, co? Jak to czego? Będę ci teraz normalnie... Nie, tędy nie wchodź. O nie, tędy tutaj nie wchodź. Lepiej tu nie wchodź, wiesz? Ja tutaj już niszczę te plącza. Chodź może normalnie wejdź od środka, co? Chciałabyś? To zapraszasz mnie do swojej tej bazy? No i co? Gdzie ja normalnie wejść? Słuchaj, Ladyczko Chucky, ogólnie mam dla ciebie prezent. Co ty? O nie spadło do końca to TNT. Wow, o ty, odpaliło się. Ha! Ja nie mogę, pokonałem ją. Jakie to było proste, słuchajcie, Ladyczka Chucky, widzieliście? Niby tutaj się śmiała ze mnie, ale tak naprawdę pokonaliśmy ją. Pięknie, TNT zadziałało, nasz patent zadziałał. Także teraz, słuchajcie, zostały nam tylko 4 kolorki i w sumie mógłbym teraz wylosować. Wylosujemy coś, także uwaga. I losujemy następny kolor, nie trafiłem, ale teraz się poprawię. I mamy jasno niebieski, słuchajcie. A to oznacza... O nie! Widzicie? To jest straszny księżyc! O nie! Straszny księżyc się tutaj pojawił! Czego witam chcesz, straszny księżycu? Cześć. Witam, wylosowałem cię! Jak mam sobie powiem. Z tym poradzić, co? Nie, słuchaj, wiesz, jak masz sobie poradzić ze mną, musisz dokończyć tą grę do końca, bo jeżeli dokończysz to, te koło fortuny, to wszystkie postacie złe zginą, ale nie da żadnego tego zrobić, dlatego, bo ja mogę mieć swoich sługusów i pokonam cię od tak, słyszysz, nie masz ty, żadną szans. Mam, strzelam do ciebie z łuku, ale żadne strzały nie doratują. O nie, ja ale nie mogę, dokładnie. Słuchajcie, zrobiło się ciemno, zrobiło się mrocznie, szybko rzucamy sobie miksturę na widzialność. O, no play, słuchaj. Cześć. Widziałeś, zobacz. Patrz tam do góry, nie wystrasz się, nie patrz mu w oczy, słuchaj, nie patrz, słuchaj, ja ci tutaj rzucę. Teraz jestem sługą. Jaką sługą? No play, ogarnij się, nie jesteś żadnym sługą, my jesteśmy kuzynami, przestań. Teraz normalnie będę służyć księżycowi, słyszysz? Co, on cię zahipnotyzował, no play, ogarnij się, otrząśnij się, człowieku, jesteśmy kuzynami. No nie. Ja nie mogę. Pokażę. Przestań, dobra, on jest w sumie noobem, on, słuchajcie, nie będzie umiał wskoczyć tak wysoko jak ja na te ruiny. Dobra, zobaczysz. Musimy wejść dalej. Nie dasz rady, no play, tutaj do mnie doskoczyć, uciekaj stąd. Znajdę sposób. Nie znajdziesz. Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz w bezpiecznym miejscu. Wejdziemy tutaj na samą górę. Nie wiem, jak ja mam teraz zwalczyć ten księżyc. Straszny księżyc. Nie dostrzelę w ogóle strzałą. Nuplej dodatkowo jest przeciwko mnie teraz. Wiecie co, muszę po prostu chyba losować kolejne kolory. On powiedział, że jeśli uda mi się pokonać te wszystkie potworki, to tak naprawdę wtedy zniknie i zostanie pokonany ten straszny księżyc. Nie mogę tylko patrzeć mu w oczy, bo on potrafi hipnotyzować. Ja w sumie jestem trochę odporny. Okej, także słuchajcie, losujemy następną rzecz i uwaga, brązowy kolor. O nie, przecież to jest ten człowiek z piły, przecież on tak naprawdę, zobaczcie w ogóle, jaką ma twarz przerażającą, przecież to jest straszna postać, także ja nie wiem w ogóle, co mam teraz robić, czy iść do bazy, czy ogarnąć Nupleja, czy co mam robić, nie wiem, słuchajcie, jeśli macie jakiś pomysł. O nie, wyszedł, jak to z tyłu się tutaj, co ty robisz? Czego ty chcesz tutaj? Zwijaj się stąd! Ty jesteś tym człowieczkiem z piły? Chcesz się bić? Co tutaj skrzyneczkę sobie odpaliłeś jakąś? No, chciałbym właśnie odpalić sobie skrzyneczkę, ale nie potrafię niestety. Nie umiesz, kluczem ją trzeba otworzyć. Mogę ci pomóc. Skrzyneczka. Masz klucz? Pomożesz mi? No właśnie, chciałbym znaleźć klucz, ale wiesz co, i tak nawet... Ale jak ci pomogę, słuchaj, to się poddasz? Nie będziesz mi dawał żadnych złych wyzwań tak naprawdę? Wiesz co? No dobra, możemy się tak umówić, to jak mi pomożesz, jak zrobię co? Dobry uczynek, to nie będziesz mi kazał przez żadne tortury przechodzić, tak? Dobra, okej, nie będę ci kazał, jasne. Dobra, słuchaj, ja to ci załatwię, okej, uwaga, jak to się robiło, słuchaj, cyk, czekaj, młoteczkiem. Czyli nie umiem.
umiesz! No nie i umiesz, wiesz co, masz jakąś złą tom. Ej, daj mi spokój, słuchaj. Tak? O co tutaj chodzi w tym w ogóle kole fortuny? Ja cię muszę pokonać, czy czego ty ode mnie chcesz, co? Nie musisz pokonać, ja cię normalnie pokonam. Nie. Tak, słyszysz? A nie, przestań, ała. Co ty teraz... masz w ogóle za mieczyk? Zostaw tak, mnie, zostaw mnie. Za chwilę cię normalnie pokonam, słyszysz? Nie, ja cię tutaj zaraz... Zamknę cię! Nie. Zamknę cię pomocy, po pomocy, Nuplej! Goni mnie ten człowiek z piły. Ja tutaj, czekajcie, w ogóle mam mieczyk. Zamrożę cię, zostaw mnie. Okej. Pomocy. Jest tu ktoś. Pomocy. Słuchajcie, może ktoś mi tu pomoże. No, Play, gdzie ty jesteś? Ej, czekajcie, tam coś jest. Ej, czy to jest policjant? Tak, ja nie mogę. Panie policjancie, niech mi pan pomoże. O nie, mamy samochód. O nie, panie policjancie, go pan, bo niech atakuje. O nie, on dobrze. Został, tak, on został zahipnotyzowany. O nie. Dobrze, panie władzo, chodź. da pan radę. Ja nie mogę. Rady. Czekajcie, tutaj coś jest w skrzyni, jakieś skrzydełka są. Wow, dawaj, panie policjancie, pokonasz tego piłę, Pięknie, pokonałeś go, panie władzo, ja nie mogę. Pomoże mi pan, świetnie, no to kurczę, świetnie się składa. Tak naprawdę biorę udział w złym kole fortuny, bardzo straszne, mogłem nawet nie zaczynać, ale znalazłem skrzydełka, pożyczam je od pana i lecę tam szybko, muszę szybko wylosować, słuchajcie, następne kolorki, bo zostały mi tylko dwa, żółty i czerwony. Tak naprawdę to są dwa kolory, które muszę szybko wylosować, postawić następnie ten diament tam na samej górze, który mam w ekwipunku i wygram to, okej. Także teraz szybko, żółty, teraz wylosujemy. I co jeszcze? Jaki tam kolor nie wylosowałem? Chyba... Czekajcie, czego to nie mamy? Żółty i... O nie! Przecież to jest klaun! I czerwony to jest... Ja nie mogę, to jest wampir! Żółty wylosowałem i czerwony, dwa kolory. Ostatnie, witam, słuchajcie. Witam. O nie! Dajcie mi spokój! Ja was za tutaj zamrożę! Za chwilę wypiję od ciebie krew! O nie, nie mogę się ruszać! Żadną klaun, krew! Na niego. Nie pozwolę na to! Ja mam patent na was! Ty, klaunie jeden, też ciebie zamrożę! Obu was zamrożę! Mam TNT! Sobie poradzę z wami i wygram to koło... Chodź tutaj, ty klaunie, ciebie zamrażam! Chodź tutaj, stań tutaj! Berek, nie złapiesz mnie, nie wypijesz mojej krwi, złapię nie wypijesz. I pyk, zostajesz twoją... zamrożony tutaj i teraz odpalam TNT i zostaniecie wysadzeni. Właśnie tak. I uwaga, pięknie. O nie, dobra, klauna nie pokonałem, ale wiecie co? Oni będą pewnie teraz bronili tego, żebym tutaj nie postawił tylko diamenta. 3, 2, 1. Diament został postawiony. I co, klaunie? I co tutaj, księżycu? Zostałeś pokonany? Może muszę jeszcze tego klauna pokonać. Słuchajcie, myślałem, że już się zniknie ten księżyc. Tylko nie to! O nie! Zostajesz pokonany? Zostajesz, tak. Patrzcie. Jest! Stał się dzień! Ale gdzie są moje diamenty? Miałem odebrać tak... Wow, diamenty sypią się z nieba! Czyli wygrałem! Czyli wychodzi na to, że wygrałem, słuchajcie! Zostałem zwycięzcą! Wygrałem stack diamentów razem z Nuplejem! Mam nadzieję, że on już nie będzie zahipnotyzowany! Ma na razie 38! Gdzie reszta diaksów? Miał być stack w sumie! Ej, oszukali mnie! Może gdzieś one tutaj są! Myślałem, że będzie stack, chyba że ktoś już część diamentów odebrał! Mam 39! I tak to jest dobra nagroda, ale słuchajcie, było bardzo ryzykownie! Ja tymczasem wracam do domu, idę po Nuplaya i mam nadzieję, że razem wrócimy bezpiecznie. Wszystko dobrze się skończy, także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa, pa!